Rondo przy ulicy Granicznej w Jastrzębiu-Zdroju jako jedno z nielicznych pozostaje bez nazwy. Już wkrótce jednak może to się zmienić. Do mojego biura kierowały się osoby, które były zainteresowane tym, by uczcić pamięć świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym też radni podjęli taką inicjatywę i zwrócili się z prośbą do pani Marty Kaczyńskiej, aby wyraziła zgodę, by można nazwać jedno z rond w Jastrzębiu. I taka zgoda nastąpiła. Oficjalną zgodę przekazano przewodniczącemu Rady Miasta. W urzędzie natomiast nikt o sprawie nie słyszał i oficjalnego stanowiska zająć przed kamerami nie chciał. Zapytaliśmy więc mieszkańców, czy taki pomysł rajców Prawa i Sprawiedliwości im się podoba. Były głosy za i przeciw. Różnie się może nazywać. Nie może się nazywać, mnie to nie przeszkadza. Może być. Zgadzam się na to. Byłoby wspaniale. Mnie by to nie przeszkadzało. No nie wiem, no. Jak komuś to odpowiada, to może być tak nazwane, no. Chyba na głowę upadli. Moim zdaniem, że to nie bardzo pasuje chyba. Dlaczego miałoby tu być rondo takie imieniem Lecha Kaczyńskiego? Padały też nowe propozycje. Chcę, żeby to rondo było nazwiskiem Abrahama Lincolna. Poseł Grzegorz Matusiak chciałby, aby to rondo nazwane było rondem imienia Lecha Kaczyńskiego jak najszybciej. Jednak tu potrzebne są pewne procedury. To już jest kwestia odpowiedniej komisji do spraw nazewnictwa ulic w Jastrzębiu-Zdroju, także myślę, że jeżeli to nastąpi w okresie wakacji, to mamy szansę, by 3 września móc tą nazwą określić to rondo. Ostatecznie zmianę nazwy przyjmie bądź nie Rada Miasta w formie uchwały.